Bosak. W Wielkiej Brytanii dzieciom zmienia się płeć. Krzysztof Bosak. Nie widzimy powodów do odwołania RPD. W Anglii jest taka praktyka, że dzieciom podaje się hormony blokujące dojrzewanie. Nie chciałbym, żeby taka sytuacja miała miejsce w Polsce, powiedział w programie Graffiti na antenie Polsat News Krzysztof Bosak. Poseł Konfederacji dodał również, że jego partia nie widzi powodów do odwołania Rzecznika Praw Dziecka. Być może Rzecznik Praw Dziecka wypowiedział się w sposób nieprecyzyjny albo nawet błędny, ale problem jest realny, ocenił gość Graffiti. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Mikołaja Pawlaka, który mówił o edukatorach seksualnych, którzy, jak przekonywał, powołując się na przykład z Poznania, wychwytują dziecko rozchwiane, zaniedbane, któremu dają jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy. Nie chciałbym, żeby w Polsce doszło do tego, co na przykład w Wielkiej Brytanii, że dzieciom zmienia się płeć przed okresem dojrzewania, bo mają jakieś problemy psychologiczne albo że podaje się jakieś hormony blokujące rozwój płciowy po to, żeby mieć sytuację otwartą, w którą stronę ten rozwój płciowy ma pójść. To ustawianie się człowieka w roli Pana Boga, przekonywał Bosak w Polsat News. Bicie piany i ping-pong polityczny, my mało wiemy o tym, co tam się stało. To druga awaria, chciałbym zobaczyć jej zdjęcia, usłyszeć opinię inżynierów. Komentowanie tego, dopóki nie mamy pełnej wiedzy, co tam się dzieje i kto za to odpowiada, to takie polityczne bicie piany. Nie mam zamiaru włączać się w ten ping-pong polityczny, mówił Bosak pytany o awarię Czajki. Oczyszczalnia po prawej stronie Wisły jest niewydolna, jest za mała dla Warszawy, ocenił. Dodał, że należy rozważyć wybudowanie drugiej oczyszczalni. Służby i prokuratura powinny przebadać wszystkie scenariusze. Jeżeli tam jest jakiś cień śladu, że była jakaś zewnętrzna ingerencja prowadząca do awarii, to nie należy tego wyśmiewać ani lekceważyć, zaznaczył. Pisowcy, jak mówili, że w katastrofie smoleńskiej ktoś mógł dopomóc, to się obrażali, że jest to wyśmiewane przez drugą stronę sporu politycznego, przypomniał gość Graffiti. PiS realizuje lewicowy program. Grzegorz Kępka pytał także, czy Konfederacja negocjuje z Pawłem Kukizem powstanie klubu parlamentarnego lub kwestie bliskiej współpracy. Nie, zapewnił Bosak. Dopytywany, czy posłowie Konfederacji są kuszeni przez PiS, odparł, też nie. Od czasu do czasu ktoś tam się odzywa, natomiast nie ma to charakteru jakiejś propozycji. Nie jesteśmy częścią rozmów o rekonstrukcji rządu, zapewnił. Niech oni skończą to wewnętrzne przeciąganie liny i rządzą stabilnie państwem. Konfederacja jest siłą opozycyjną. My nie odbieramy Prawa i Sprawiedliwości jako prawicy. Uważamy, że realizuje lewicowy program, dodał.